Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Patryk. W poprzednim odcinku był mój jeden brat, teraz jest drugi brat, tak więc ja mam tak naprawdę dwóch braci i są oni ze mną po bokach. Są oni ze mną po bokach, ponieważ bardzo jednemu spodobało się bardzo opening pack, drugiemu też. Drugi także się dołożył trochę hajsu. No i na następnym odcinku będzie już więcej hajsu. Teraz jest 70 tysięcy, otworzymy sobie paczki po 7,5 tysiąca. Posprzedawałem wszystkich zawodników. No i teraz można kupić, jest 70 536, około 9 paczek można otworzyć, ale jeżeli trafi się naprawdę jakiś zajebisty gościu, to wtedy będzie naprawdę świetnie. Tak więc pierwsza paczka idzie w ruch i co tutaj będzie? No zaraz zobaczymy, oby Leo Messi przyniósł szczęście, kto tutaj będzie, oby ktoś był dobry, a jak nie będzie nikogo dobrego, no to... Khedira! Zajebiście! I świetnie, Sami Khedira to jest, tak? To jest Sami Khedira? Sami Khedira, zobaczmy po ile, no kurna, chciałem zobaczyć ile kosztuje. Te wszystkie kontrakty można sobie i Fernando Navarro, tak więc okej, pierwsza paczka jest bardzo fajnie. O, dobra, kolejny Leo Messi, oby Leo Messi przyniósł szczęście, paczka za 7,5 tysiąca poszła w ruch. I kto tutaj będzie? No, by był ktoś dobry, no zobaczymy. Milito! Świetnie, wow, kolejna zajebista paczka. Milito, wystaw najcyzację, porównaj ceny, po ile Milito chodzi, po 2,5 tysiąca, tak więc naprawdę bardzo fajnie, że trafił się Milito. Milito można wysłać do klubu i właśnie jestem ciekawy, po ile ten Clemens, bo ten może być, też może coś tam warty. Clemens, wow, ile on jest warty, wow, to paczka się zwróciła w 100%, 14,750. Tak więc chłopaki, można proć mordy! Yes! Dobra, już przestańcie. 14,750, na pewno ktoś go kupi. Tak więc otwieramy teraz, oby Falcao przyniósł szczęście. Kolejna paczka za 7,5 tysiąca idzie w ruch. I kto będzie teraz w tej paczce? Oby Falcao przyniósł szczęście. Falcao, proszę cię, Falcao. David Luiz! Yes! Brójcie się! Yes! Zarąbiście! David Luiz! David Luiz jest sporo warty! Sporo warty! Ja cię pierdzielę! Porównaj ceny, David Luiz! Ja! No zobaczcie, on chodzi po 20 tysięcy! Jest! Na pewno ktoś go kupi, Davida Luiza! Jest! No i co, może Leo Messi kolejny raz? Oby Leo Messi przyniósł szczęście! I kto teraz będzie? No jestem bardzo ciekawy, chłopaki, jestem bardzo ciekawy. Któż będzie? O, ale gówno! Totalny ścierwo! Leo Messi nie przyniósł szczęście, teraz Alaba oby przyniósł szczęście. I kto będzie w paczce z Alabą? 7,5 tysiąca poszło w ruch. I kto będzie w paczce? Oby był ktoś dobry, proszę. Luis Gustavo! Świetnie! Naprawdę zarąbiście! Luis Gustavo, wystaw na licytację, porównaj cenę, ile on kosztuje? 7 tysięcy! Wow! Tak więc... Tak więc może być naprawdę bardzo dobrze. Co będzie w paczce z Vidalem? Żeby było coś dobrego. No proszę, Vidal, przynieś szczęście. Był David Luiz, było paru innych zawodników. I co teraz będzie? Bale! Jest Bale! Bale! On kosztuje 20 tysięcy! Bale! Yes! Yes! Prójcie! Yes! No! Bale! Wow, wystaw na licytację, porównaj cenę, Bains, naprawdę, 18 tysięcy, chłopaki, to jest, wow, hajsu, jest, Bains, no dobra, otwórzmy sobie z tym, chociaż przewiduję, że to będzie słaba paczka, no bo ten gościu jakoś jest tak mało znany, mało ludzi w niego celuje, no ale kto by trafił się, o Leonardo, ale... Ścierwo. No, mówiłem Eryk, żeby nie brać tego. O, El Sharawiego nie było. Oby El Sharawi przyniósł jakiś fart. Zobaczymy, jaka będzie paczka z El Sharawim. El Sharawi, czy przyniesie farta, czy przyniesie szczęście w dzisiejszym opening packs. Jansen. Po ile Jansen? No, myślę, że mało. 650. No to słabo. No i niech Leo Messi przyniesie szczęście w tej już przedostatniej paczce. Nie no, spokojnie.
No i Leo Messi, kto przyniesie i liczyć. Tak? I liczyć. Nie, dobrze. I liczyć chyba, no będzie dość sporo. Bo równej ceny, po ile i liczyć? 500, ojejku. No to słabo, Eryk, miałeś rację. Dobra. Tak więc ostatnia paczka z Messim idzie w ruch i zobaczymy, kto tutaj będzie. O, by się trafił ktoś dobry. Leo Messi. Leo Messi, pewnie nikt. Radu! O, i Gonzales, i Mikel. No i tak więc naprawdę w porządku. Nie ma lipy, wystaw na licytację porównej ceny. Ale był David Luiz. Wow, ten chodzi po naprawdę dość sporo, tak więc... No, na pewno następny odcinek na pewno będzie, ponieważ jeszcze tego Gonzales 90 tempa aż. Porównać można ceny i zobaczyć, po ile o 2400. No tak więc naprawdę przyzwoicie, a Mikel, tak więc na pewno chłopaki będzie kolejny odcinek z Opening Packs. Słabo, no coś się dokupi. Nie. Dobra, to można sobie wysłać. To też. No i co? Myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostało 18 monet z 70 tysięcy. Trafiło się naprawdę parę bardzo fajnych, przyzwoitych kart, które pójdą naprawdę za duże pieniędzy. Tak więc dzięki wam. No i do następnego. Cześć!